Chciałabym dodać jeszcze, że na pewno każdy z Państwa ma osobisty kontakt z Janem Pawłem II. I trudno mówić też na jego temat, ponieważ jest to osobowość ogromnie bogata i święta. Ze swojego doświadczenia chciałabym tylko powiedzieć to, co najbardziej mnie urzeka w jego osobie, to, że papież na pierwszej pielgrzymce w Polsce powiedział, że najważniejsza na pierwszym miejscu jest modlitwa. Papież był człowiekiem modlitwy i tam mamy jeden taki artykulik właśnie z czasopisma, gdzie możemy zapoznać się z tym. Oprócz modlitwy bardzo ważne dla papieża było sumienie, czyli prawo naturalne, które jest zapisane w naszym sercu, dekalog. To też mnie urzekło i to też pociąga mnie w jego osobowości. Poza tym następnie zwykły człowiek, czyli miłosierdzie, dziecko, człowiek młody, osoba starsza, schorowana, która czeka na nasze dobro. To też jest przykład, który my możemy naśladować. Kolejne takie cechy jego osobowości są już bardzo szerokie. Ekumenizm, dążenie do zjednoczenia wszystkich chrześcijan, wszystkich braci w wierze. Tutaj na ten temat możemy sobie właśnie poczytać tutaj. Tę działalność Jana Pawła II podziwiają wszyscy ludzie, cały świat. Kiedy umarł Jan Paweł I, nazwany Papa Luciani, papież uśmiechu, po 33 dniach rządów Kościołem, wtedy byłem na zebraniu ekumenicznym w Essen i widziałem wywiad w telewizji z kardynałem Hefnerem, arcybiskupem Kolonii, prymasem Niemiec. I oto pytali się dziennikarze kardynała, kto będzie teraz wybrany na papieża. Kardynał Hefner odpowiedział: będzie wybrany człowiek, który będzie mógł być wzorem dla całego świata, wzorem życia chrześcijańskiego. I takiego papieża zawsze szukają, żeby był prawdziwym chrześcijaninem, prawdziwym wzorem dla każdego człowieka. I znaleźli z Karola Wojtyłę, z Krakowa. I stanął, od razu chwycił serca wszystkich ludzi, ponieważ w swoim przemówieniu utożsamił się z każdym obecnym na tym placu świętego Piotra. I od tej pory było to dziwne zjawisko, że gdzie pojawił się i gdzie przemawiał, gdzie się popatrzył, to każdy człowiek czuł, że to do niego on mówi, to do niego on się zwraca, że to on jego kocha indywidualnie. A to jest odznaka papieska imieniem Jana Pawła II, krajoznawcza odznaka. Tak wygląda. Ustanowiona przez kurię biskupą w Krakowie. Koła pielgrzym przy kurii. Dziękuję.
Thank you.